Krzyż jest symbolem, łączy ludzi na całym świecie, ale jednocześnie jest też powodem współczesnego męczeństwa. Co 3 minuty ginie chrześcijanin ze względu na swoją religię, a kultury liczące tysiące lat znikają. Świata nie obchodzi los prześladowanych chrześcijan, ale obchodzi nas. To nasi bracia i nasze siostry. Razem możemy im pomóc. Zapraszam do Krakowa na 2. Europejski Kongres w obronie prześladowanych chrześcijan.